Drodzy, w najbliższą niedzielę zastanowimy się nad tekstem z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien. A Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Drodzy, komu służymy? O co się każdego dnia troszczymy? Jak spoglądamy na naszą przyszłość? W naszym tekście widzimy rozróżnienie. Komu oddajemy chwałę? Bogu czy pieniądzom? W życiu robimy także inne różnice. Czy bogaty człowiek jest zły, a czy biedny człowiek jest dobry? To są takie paradoksy, które porusza ten tekst. Tekst nie mówi o tym, żeby się sprzeciwiać pieniądzom, ale mówi o tym, żeby wszelką troskę złożyć na Boga, gdyż największą wartością jest Królestwo Boże. Dlatego też mamy, drodzy, troszczyć się o to, co jest duchowe, a samo przez się przyjdzie to, co materialne. Dlatego też zapraszam was w najbliższą niedzielę, by dowiedzieć się czegoś więcej o słowach Jezusa. Pozostańcie z Bogiem. Thank you.